będziemy kowalami swojego losu. Siemano, moi drodzy, to Paradoks. Kontynuujemy przygodę w God of War Ragnarok. No co, lecimy. Lecimy już na Ragnarok. To jest ten czas, kiedy skończymy. Pewnie wszystkie armie czekają w swoich światach, aż zadmiemy w Gjallarhorn. Chyba liczyłem, że zobaczę je tutaj. Kiedy wszystkie wieże otworzą się naraz, zobaczysz tłumy. Odyn nie uwierzy, co mu zgotowaliśmy. Nie. Odyn miał czas, żeby się przygotować. Może i Groa go oszukała, ale jako Tyr poznał prawdę. Nie wolno go lekceważyć. Porywająca przemowa, bracie. Bardzo budująca. O kurde. No, pora zakończyć tą gierkę. Wow, walkirie się zmieniły. Witajcie. Hildisfini doniósł o waszym sukcesie. Dostosowaliśmy plany. Wszakże czym byłby Ragnarok bez Ragnaroka? Kto jeszcze się przyłączył? Widzę walkirię. To odrodzone walkirie. Cielesne i nieskażone, dzięki niemałej pomocy magii Vanów. Teraz to tarczowniczki. Nieźle. A twój brat? Poradził sobie. Elfy zawarły rozejm, by zjednoczyć się przeciw Asgardowi. To daje nam przewagę w powietrzu, a z armią Hel na czele... Co z Sindrim? Co z krasnoludami? Nie mamy od niego wieści. Ale jest jeszcze czas. I myślę, że jesteśmy gotowi, by utorować drogę dla Ragnaroka. Skoro tak mówisz, to czym się tu martwić? Sigrun. Dobrze cię widzieć taką... żywą. A, tak. Ostatnim razem nie byłam sobą. Dobrze, że jesteście cali. Królowo, tarczowniczki wspomogą siły napierające z Alfheimu, Helheimu i Midgardu. Jesteśmy gotowe. Kratosie, Atreusie, Mimirze. Wybaczcie, proszę. O! Dobrej nocy. Freyo, zaplanowałaś ucieczkę z Asgardu? Liczymy, że wieże zabiorą nas też z powrotem do domu. A co jeśli nie? To każdy wie, na co się pisał. W naszym planie brakuje jednego. Dowódcy. Ten honor należy się tobie. Twoi ludzie cię szanują. A poza tym, walczyłaś już z tym wrogiem. Powstrzymałam szarże jego armii. Teraz to my szykujemy oblężenie. Potrzebuję w polu naszego najbardziej doświadczonego generała. Nie dbam o honor, ani o przepowiednie czy czempionów. Liczy się tylko o zwycięstwo. Freyo. Wiem, o co proszę. Po prostu prześpij się z tym. Jesteśmy. Kratosie, twój namiot jest po prawej. Twój, Atreusie, po lewej. Mój? Młody żołnierz musi mieć namiot, nie sądzisz? Tak. Wow. Aha. Dzięki. Prześpij się z tą decyzją. Rano dasz mi znać, co o tym sądzisz. Okej. Okay. Dobra, jeszcze sobie chcę przed pójściem na wojnę, chcę sobie coś zobaczyć. Ja to mogę wymienić chyba na większa esencja regeneracji. Na pewno mi się przyda. Hildi, przyłącz się. Siadaj. Coś mnie ominęło? Opowiadałem, jak poprosiłem cię, byś dawała damę w opałach. No i tak, gdy Freya odwróciła ich uwagę, ja dziarsko wkroczyłem do akcji i razem wszystkich roznieśliśmy. Setka ich była, może i więcej. Oszczędź nam przechwałek. Tak cię to boli, że też czasem wpadnę na jakiś dobry pomysł? Nie, ale... zazdroszczę ci. W którym świecie? To ty oszczędź mi ironii. Zawsze kalkuluję ryzyko, które podejmuję. I staram się nad wszystkim panować. A i tak moje plany biorą w lep. Za to ty
Po prostu rzucasz się do działania, nie bacząc na nic i wszystko zawsze ci wychodzi. A potem widzę ten głupi uśmieszek. Nie powiedziałbym, żeby w Asgardzie wszystko mi wyszło. Planowanie może przynieść wiele korzyści, podobnie jak zdolność adaptacji. Dlatego tak dobrze się uzupełnialiście. A ja myślałem, że to przez marnego tatusia. Synu, to prawda, że Njord nie był dobrym ojcem. Ale to dzięki niemu my mogliśmy być rodziną. Właśnie. Surowo go oceniasz, Freyrze. Ale sam masz po nim zamiłowanie do włóczeń. Szczególnie w trudnych czasach. Nieprawda. Miałem dobry powód, by wtedy odejść. Powiedz jej. Tęskniłem za tym. Okej, chyba skończyli. Dobra. Lecimy do namiotu. Gdzie on jest? Tu. Przepraszam. Czy mogę pomówić z Mimirem? Jego miłość. Nie wiem, co przyniesie jutro, ale jeśli to nasza ostatnia noc, to nie chcę jej spędzić, czując samą nienawiść. Opowiesz mi jedną z tych swoich bajeczek? O niczym innym nie marzę. Może poza tańcem. Choć nie dotrzymam ci kroku. Tylko moja droga, ja nie opowiadam bajeczek. Opowiadasz same bajeczki. Nie umiem się z tobą kłócić. Atreus. Mogę tu dziś spać? Przebrał się. Musisz się wyciszyć. Nie mogę. A więc coś ci opowiem. Jeśli usnę, obiecujesz, że dokończysz jutro? Teraz zamknij oczy. Był pewien starzec, co rąbał drewno dla wioski. Każdego wieczora ładował szczapy na plecy i zanosił je pobratymcom. Praca była ciężka, a on robił się coraz słabszy. Pewnego dnia zrzucił drewno z pleców, gdyż nie mógł dłużej znieść ciężaru. I wykrzyczał, by nadeszła śmierć. A kiedy
przybyła. Zasnął. Ej, jako jedyna poznała się na moich wysublimowanych żartach. Równa z niej była babka, ale facetów nie umiała wybierać. Była wyjątkowa. Chciała chronić ludzi. Była tu. Przewidziała każdy krok, który zrobiliśmy. Jakby zawsze z nami była. Strzegła nas. Wiodła do domu. Czy moja prośba cię złości? Śmierć także jest częścią życia, mój drogi. Chcę po prostu być gotowa, gdy przyjdzie mój czas. Robi barierę. Śmiertelnicy już tak mają. Cieszę się, że mi w tym pomagasz. Nic nie mówisz. Bo nie ma o czym. Cóż, powiedz cokolwiek. Lubię twój głos. Stos pogrzebowy. To nie byłby mój wybór. Nie? W moich stronach bliskich się grzebie. Zakopałbyś mnie na wieczność pod ziemią? Wtedy miałbym cię blisko. Wzruszające. Ile ukojenia widzisz w moich zwłokach. Próbowałeś już zadecydować o swoim końcu, co? To nie to samo. Inne okoliczności. Ale cel ten sam. Wybiegasz za daleko w przyszłość. Zostało nam jeszcze dużo czasu. Chcę, żeby ta przyszłość nie była taka straszna. Kiedy przyjdzie na mnie czas. Dla ciebie i naszego syna.
Zawsze będziemy kroczyć razem. Zawsze będziesz częścią mnie. A ja zawsze będę częścią ciebie. Ale gdy odejdziesz, ta część umrze wraz z tobą. Fe. Świat bez ciebie. Końcem każdej miłości jest żal. A jednak kochamy. Pomimo przeciwności. Otwieramy na nią nasze serca. Kiedy stos się wypali i zbierzesz moje prochy, zrzuć je z najwyższego szczytu wszystkich światów. Zrobisz to dla mnie, prawda? Głęboki żal jest oznaką miłości. Otwórz swe serce na świat, tak jak otworzyłeś je dla mnie, a znajdziesz wiele powodów, żeby dalej w nim żyć. Co się dzieje? Już pora. Będę na zewnątrz, ojcze. Wodzu. Wodzu. A, jest gotowy. Miałyśmy nadzieję, że znów polecimy razem na bitwę, królową. Ja też. Ale nie jako królowa. Jako siostra. Jesteś gotów? Tak. Będę waszym generałem. To będzie zaszczyt walczyć u twojego boku, generale. Ano, bracie. Będę tuż przy tobie. No? Co rozkażesz? Do świątyni. Myślałem, że Singri tutaj jest. Hej, generale Kratosie! Mam dla ciebie coś, co powinieneś zabrać przed wymarszem. O, jakiś prezencik. Ale to muszę z tą pogadać, czy tutaj? Hej, bo wiesz, wykułam ci pancerz na szturm na Asgard i takie tam... Pomyślałam, że ci się przyda. Owszem. Serio? Kurde, wszystkie swoje...
Oj. Spoko, tylko ja większość materiału zużyłem. No, ale mam chyba lepszą zbroję. Ano. Coś z bronią związanego? Nie. Przecież masz porządny pancerz. Ruszaj po zwycięstwo, tylko to się liczy. Żebyś wiedziała. O, nie chcesz przypadkiem dokupić tego jowego? Może to twoja ostatnia szansa? Przepraszam, zabrzmiało złowieszczo. Nie, mam wszystko. Generale? Ojcze? Generale? Lol. Generale? Wodzu. Ej, stary! Generale? No to do Asgardu. Przybyłem na tę ziemię, by uciec od przeszłości. Zacząć od nowa. Lecz nie mogę się kryć. Nie pragnę tej wojny. Wycierpieliśmy swoje. Nie przywiodła nas tu przepowiednia. Nie wygra za nas walki. By wygrać wojnę, musisz być gotów poświęcić wszystko. Jeśli to jest cena zemsty, to trudno. Odyn już tak wiele nam wszystkim odebrał. Światy wycierpiały. Już dość. Bez względu na cenę. Zakończymy to. Dzisiaj. Jeśli odchodząc w blasku chwały zabiorę też Odyna, to będę gotowy. I cholernie uśmiechnięty. Za Broka. Już jest wojna. Tak! Tak! Wieża Muspelheimu runęła.
Jeśli Odin weźmie się za Niflheim... Chcą powstrzymać Ragnaroka. Musimy zniszczyć te machiny. Thor. Nie najlepszy początek. Chwila. Yggwie, nie ma czasu. Wiem. Poczekaj. O kurde, Ingrid. No co? Mamy robotę. Nasza trójka, za nim. Atreus. Freya, za mną. Pilnujcie flank. Ruszamy do machin. Kręty! Ostrożnie, bracie! Dostałeś pistolet! Na co? Nie zwalniaj! Nie, za nic nie mu nie wygląda dobrze! Mamy czas, musimy się... Nie! O kurwa, rozwalili ją. Angboda! Wiedziałem, że tu będzie. Będziemy później! Kurde, nie wiem, którędy tu iść. Jaki mamy plan awaryjny? Nie mamy innego planu! Skupiamy się na machinach wojennych! Ruszajmy do skazy za wieżą Asgard! Oprócz Ragnaroka to nasza jedyna szansa na spotrzymanie muru! Skaza Hlimtura! Mówiłaś, że tylko Surtr ją pokona! Obym się myliła! Uwaga! Maszyny wojenne! Skierujemy je na skazę i całymi siłami uderzymy na miasto! Brzmi desperacko! Dobrze! Desperacja to nasz atut! Wolałbym olbrzymiego, ognistego niszczyciela światów! Ale lepsza desperacja niż nic! Nie no, postarali się z tą końcówką. Ty. O prawej! O lewej! Rot!
tutaj! To wołała tędy. Kolejny dobrze świat. Widzieć, choć nie przybył za nami z Midgardu. Ciekawe. Przynajmniej zajmie Tora. Myślałem, że kolejną bramę wysadzą. Kurde, myślałem, że to Freya. Dobra, moi drodzy, tutaj jest troszeczkę spokojniej, więc zakończymy odcineczek. No dzieje się. Myślę, że następny będzie chyba ostatnim. Dobra. To kończymy. Pamiętajcie, jeżeli seria się podoba, strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, by być na bieżąco z materiałem. Trzymajcie się, hej!